Tak. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Dawno nic nie nagrywałem, ponieważ temat gołębi został niestety zamknięty. Natomiast zaczynam realizować swój plan związany z tworzeniem, moi drodzy, tworzeniem biofarmy oraz takiego ogrodu Garden Slow Food, czyli wolne jedzenie z ogrodu permakulturowego, który będę chciał tworzyć. Znajdujemy się, moi drodzy, teraz właśnie na działce, o którą wnioskowałem do Urzędu Miasta o pozwolenie na dzierżawę tego terenu. Jesteśmy tutaj właśnie na tej działce. Wszystko jest już bardzo skrzętnie zaplanowane, jeżeli chodzi o plany związane z tym terenem tutaj. Chodzi o plany moje oczywiście, które będę chciał tutaj realizować. Wiem, że kanał dotyczy gołębi, natomiast ja wrzucam to tutaj ze względu na to, że dawno też nic nie nagrywałem, a może kogoś to zainteresuje. Jesteśmy właśnie tutaj, moi drodzy, na tej działce, o którą wnioskowałem i mam tutaj z tym związane fajne plany. Chciałbym tutaj zacząć tworzyć ogród permakulturowy, jak również pewną część tego terenu tutaj. Jest tego tutaj prawie 800 metrów kwadratowych. Chcę pewną część tego terenu tutaj po prostu też użytkować pod taki permakulturowy ogród owocowy. Będą drzewa owocowe, będą krzewy owocowe, z których będę chciał pozyskiwać, wiadomo, owoce i potem w późniejszym etapie robić sobie jakiegoś rodzaju przetwory i tak dalej, i tak dalej. To, co kiedyś robiłem na wsi, to teraz będę chciał tutaj to robić sam. Natomiast już na swojej, że tak powiem, może nie swojej, ale na dzierżawionej łące, na dzierżawionej ziemi. Taki jest plan. Mam już kupiony, powiedzmy, kamping, bardzo duży kamping, w którym chciałbym też spróbować oczywiście zamieszkać, bynajmniej w lato, żeby ograniczyć koszty, moi drodzy, koszty wynajmu mieszkania i tak dalej. Będę chciał tutaj po prostu zaniżyć swoje potrzeby materialne całkowicie do minimum. Oczywiście kamping będę chciał wyposażyć w pewne udogodnienia, które będą pomocne w takiej typowo ludzkiej, zwykłej egzystencji, która pozwala funkcjonować po prostu. Czyli kamping jest wyposażony oczywiście w łazienkę, w prysznic i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko to, co potrzebne jest do życia, do mieszkania, że tak powiem, jest przygotowane. Natomiast cała infrastruktura, która będzie wspomagać pracę tego kampingu, czy jakby to można było nazwać, no to wiadomo, że z czasem będzie to fotowoltaika, jakieś zasilanie, oczywiście dopływ, doprowadzenie wody i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w trakcie, moi drodzy, będę wam chciał ujawniać i pokazywać to, co, jak będą postępować tutaj prace. Film nie będzie dzisiaj długi, ponieważ nie ma tak naprawdę nic do pokazania. Jedynie poza tym, że mam te plany i chciałbym je zacząć realizować. Dzisiaj tutaj jestem właśnie, przyjechałem tutaj samochodem oczywiście i tutaj zwaliło mi się tutaj drzewo. Musiałem to drzewo tutaj cofnąć, bo no, gdyby to już był płot, to te drzewo po prostu zniszczyłoby mi płot. Przewróciło się pod wpływem wiatru. Jest to wierzba krucha, jak sama nazwa wskazuje, wierzba krucha, czyli bardzo kruche drzewo, które po prostu pod wpływem silnego wiatru gdzieś w swych uszkodzeniach tutaj pnia po prostu pękło i przewróciło się na część tej działki. Musiałem to drzewo tutaj po prostu przesunąć. Jak widzicie, one tutaj sobie teraz leży tak powalone, ale będzie to oczywiście drzewo do odzyskania, jeżeli chodzi o na przykład drewno do drzewo po prostu do palenia, tak? Bo w planach jest też montaż w środku kominka lub też kozy, takiego kominka, którym będę mógł palić drzewem później na jesieni, kiedy będzie zimno. Taki jest plan, żeby to tak zrobić.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja nie chcę nad wyraz mówić Wam o swoich jakichś planach, które potem mogłyby legnąć w gruzach. Temat dzierżawy tej działki jest jeszcze tematem nierozstrzygniętym. Teraz wszystko skupia się na wyborach. Za niedługo będą wybory. Pozwolenie na tą działkę, na dzierżawę musi klepnąć prezydent miasta, który skupia teraz swoją uwagę na pewno na wyborach i tak dalej, więc pewnie będzie to troszkę kłopotliwe, jeżeli uda się w ogóle to tutaj wydzierżawić. Jest to teren przylegający tutaj, moi drodzy, bardzo fajna okolica, ponieważ jest to teren przylegający tutaj do rzeki Leśnicy w moim mieście, która tutaj płynie sobie w dolinie tutaj tej mojej działki. Jak widzicie, tu jest rzeka. Mam taki plan, że wodę za pomocą pompy takiej skrzydełkowej będę chciał pozyskiwać do podlewania tutaj po prostu roślin z tej rzeki, także wszystko fajnie mam już zaplanowane. Natomiast tak jak mówię, no ja chciałbym, żeby to tylko było planem i żeby to spełzło na niczym. Bardzo, bardzo marzę o tym, żeby to się udało, ponieważ to było zawsze moim marzeniem, żeby mieć kawałek działki pod lasem i mieć camping czy też mały domek, w którym można by było po prostu zamieszkać. Na razie to wszystko są plany, które rozstrzygają się tylko i wyłącznie, moi drodzy, o pozwolenie prezydenta na dzierżawę tego terenu. Oczywiście nie będzie to jakaś forma działki marketingowej, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że chce tu robić jakiś biznes. Absolutnie nie będzie to miało nic wspólnego z żadnym biznesem, z realizacji jakichś planów biznesowych czy coś takiego. Będzie to po prostu ogród doświadczalny, w którym ja będę zdobywał wiedzę z zakresu permakultury, z zakresu sadownictwa, warzywnictwa. Chcę się tego uczyć i chcę po prostu na własnej skórze doświadczać właśnie tych związanych z uprawami doświadczeń, które będą mnie oczywiście czegoś uczyć. Dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Ja więcej nie mam Wam nic do powiedzenia. Natomiast oczywiście kolejne odcinki będę ujawniał, co i jak potoczyły się kwestie dzierżawy tej działki. Tutaj oczywiście jest droga niedaleko, która przebiega, jest to droga wojewódzka, która przebiega z Wodzisławia w kierunku autostrady A1 chyba w Świerklanach, dlatego też po prostu jest to taki teren troszkę ruchliwy, troszkę hałaśliwy, natomiast będzie tutaj taka kurtyna, zasłona taka, która będzie oddzielać tę drogę troszkę od tej działki, będzie tutaj postawiony płot i troszkę wysoko wysunięty z taką zasłoną, z taką kurtyną, która będzie oddzielać po prostu ten hałas wynikający właśnie z poruszających się tu samochodów. Chciałbym, żeby to wszystko się zrealizowało. Zobaczcie, jak pięknie już zazieleniło się przez krótki okres czasu. Drzewa już puściły piękne liście. Brzozy, które tutaj mam, już pięknie się zazieleniły. Już niebawem to wszystko strzeli liściami, zielenią i będzie tutaj naprawdę pięknie. Teraz tylko to, żeby pan prezydent łaskawie w swojej łaskawości klepnął mi tą działkę, dlatego że będę tutaj już powoli sobie to wszystko rozplanowywał. Oczywiście na początku będzie zwieziony tu camping, później będzie budowa płotu, żeby to wszystko tutaj zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście jakieś kamery, bo często pracuję na nocki, więc będę musiał mieć wgląd w kontrolę po prostu, czy ktoś się tutaj nie kręci, ktoś mi tutaj nie próbuje tego zdewastować. Jak wiemy, ludzie są dzisiaj różni. Także tak to wygląda, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to już tyle. Naprawdę już nie będę przedłużał. Chciałem Wam to wszystko powiedzieć, chciałem Wam to wszystko pokazać, bo jest to taka dla mnie wielka radość, że mogę spełniać swoje marzenia. Oczywiście te marzenia rozstrzygają się o to pozwolenie po prostu prezydenta w tej kwestii. Jeżeli to zostanie klepnięte, będę chciał to tutaj sobie ogarnąć. Także to tyle, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego dnia.
i wszystkiego, co sobie życzycie, żeby wam się spełniło.